nagle zniknie. Zwiększamy intensywność treningów. W sumie ten tydzień mamy wolny, więc możemy. Niech chłopaki pracują nad obroną, bo jak widać z tym mamy problem. Jorginho w drużynie kolejki. Cieszy, cieszy. To znaczy, że powoli wraca do tej formy sprzed pierwszej kontuzji. Tych możemy poobserwować trochę. Okej, okay. Kulawik nie będzie wzmocnieniem. Dominik Klecha raczej też nie. Jérémy Jumeau mógłby w końcu zacząć grać lepiej w tej reprezentacji młodzieżowej. Wursztyński chciałby grać częściej w pierwszym zespole. Wątpię. Ambrosiewicz pewnie będzie wypożyczony w zimie. I pewnie Zilmonta też wypożyczymy w zimie, bo na razie nie widzę okazji, żeby mógł sobie pograć. A chłopak potencjał na pewno ma, żeby coś z niego było. Szymon Kucharski, prawy obrońca. Krycie 4. Trenuj, krycie, trenuj, chłopcze. Może coś z ciebie będzie. Mecz rezerw. Kogo byśmy tam wysłali? Maciej Wilusz ma braki kondycyjne. Niech pójdzie na godzinę. Kosznik nie zagra cały mecz. I tyle. Niech oni zagrają. Niech się budują kondycyjnie przed następnym meczem ligowym. Chile, Nowa Zelandia 3-2. Baraż Mistrzostw Świata. Tutaj przynajmniej Chile awansowało do barażu. Nie to co naprawdę. Zresztą szkoda, Mistrzostwa Świata bez Sancheza i. Bez Sancheza i Vidala. Duża strata. Winie kolejny hat-trick w drużynie młodzieżowej. 24 występy, 18 bramek, 4 asysty. Szkoda, że ma dopiero 16 lat. Okej. Okay. Problemy z tłumaczeniem. Wykańczanie akcji. Wykańczanie akcji 10. Dribbling 10. Dobra. Popracuj nad wykańczaniem akcji. Może będzie, może będziesz coś strzelał. Myślę, że Antkowiak będzie szybciej grał niż Gilmour. Jorginho. Dwie bramki w meczu z Madagaskarem. No ale cieszy, dobra skuteczność po kontuzji, 6 występów, to były pierwsze jego bramki w reprezentacji w ogóle. A więc pogratulujemy mu. Sześć występów, dwie bramki, więc nie jest tak źle, chociaż że to tylko Angola. Dla nas jak na razie w dobrej formie jest Jorginho, tam przed kontuzją bardzo dobrze mu szło, potem jakby po pierwszej kontuzji troszeczkę zwolnił. Kowalik, odbiór piłki. Podejrzewam, że powinieneś ćwiczyć odbiór piłki. Bo ty jesteś pewnie ofensywny pomocnik. Czyżbym cię uczył na... uczę cię na bocznego obrońcę, dobra. Więc odbieraj piłkę. Cały czas się ucz, masz już 6. To jest lepszy pomysł niż kiedyś z Kucharskim miałem. Ci co oglądali poprzedniego streama wiedzą, będą wiedzieli o co chodzi. Gdzie była dyskusja na temat naszego utalentowanego ofensywnego pomocnika, którego ćwiczyłem jako lewego obrońcę z kryciem 1, czy tam z odbiorem 1?
co było odważnym i ciekawym posunięciem. Dobra, myślę, że możemy zmienić tego autosave'a, żeby nie zapisywał się co tydzień. Powiedzmy, zaufam swojemu komputerowi i niech autosave się włącza raz na miesiąc. Nie polecam na co dzień tak grać, ale miesiąc nie jest aż tak straszny. A trochę mniej przerw będzie na zapisywanie. Młodzieżowe reprezentacje grają, więc nasi piłkarze pewnie też coś tam może wystąpią. Mamy kilku zawodników powołanych. Śpiączka powoli wraca do treningów. Damy go do grania 90 minut. Waszkiewicz, jakaś tam lekka kontuzja. Piotr Kopacz, lewy obrońca. Jak najbardziej krycie. Za 5 dni, dobra. Zagraj. I Gilmon zagrał i strzelił dwie bramki. W końcu Jeremy Gilmon trafia do siatki. To był jego drugi występ. Dwie bramki od razu? A nie, to jest U20, a to jest U21, więc te się nie liczą. Były piłkarz Barcelony. Dwa razy do siatki trafił, więc zaczął przynajmniej trafiać. Zobaczymy. Tak jak mówię, nie wiem, czy w tym sezonie dostanie jakąś szansę u nas. Myślę, że prędzej tą szansę dostanie gdzieś tam na wypożyczeniu. I taka może być przyszłość jego na wiosnę. Że Szwajcar opuści nas. Wisła pokonała Miedź Legnicę i Pogoń wygrała z Brookbetem w Pucharze Polski. My powinniśmy być faworytami z Łęczną, więc miejmy nadzieję, że zagramy lepiej niż z Krakowią, chociaż Łęczna jest na 11 miejscu, więc mamy już pierwsze podobieństwo. Mamy już pierwsze podobieństwo z kolejnym klubem z 11 miejsca gramy, my zostajemy na 5. W sumie zwycięstwo, jeżeli by Legia Lech i Lechia przegrały, to daje nam drugie miejsce, więc cały czas jesteśmy jakby w zasięgu tych europejskich pucharów, czego tak naprawdę przed sezonem moim celem było awans do grupy mistrzowskiej, żeby nie martwić się o spadek. Przyjechało już RPA i Jorginho miał problemy ze zdobyciem bramki, ale trudno, bywa tak czasami. Roden jest w Afryce, w niedzielę w Zabrzu. Zobaczymy, czy Jorginho będzie gotowy w ogóle na ten mecz. Czy znowu nie wejdzie z ławki rezerwowych. Kucharski goli man of the match w młodzieżowej drużynie. Co też cieszy. Kleber nie znalazł nikogo wartego polecenia w Premier League. Ciężko uwierzyć. Obcokrajowiec roku. Karaczanko w roli wielkiego faworyta. Zawodnikami, którzy również liczą się w walce o to wyróżnienie, są Vadis Odzidziałfoe, Simon Slavčev i Jorginho. Więc to pokazuje, że Jorginho dobrze wprowadził się w nasz zespół. Widzimy 11 występów, 6 bramek, 3 asysty. Także bardzo dobry start. Może nawet będzie kontynuował swoją dobrą formę. Teraz Górnik, zaraz Zagłębie, więc dwa mecze, które mamy szansę wygrać. Chociaż to samo mówiłem o meczu z Krakowią. Lech wygrywa 2-0, Legia wygrywa 1-0, więc tych dwóch klubów na pewno nie wyprzedzimy. Zaraz zobaczymy, jak Lechi pójdzie, też pewnie wygra. Więc za dużo się pewnie nie zmieni. Górnik Zabrze czekają na wygraną. Jesteśmy faworytami, to dużymi faworytami. Więc naprawdę bym oczekiwał zwycięstwa tutaj.
Kwestia, tak jak tam było widać w przedmeczowych poradach, żeby odpuścić sobie wystawianie Hagna na lewej stronie, bo jest bez formy i to też tak. Czy Rafał Kosznik zagra, czy Hagn, czy Wallenburn, bo chyba tak miał nazwisko, nasz trzeci lewy obrońca. To jakby będzie decyzja, którą trzeba będzie podjąć tuż przed meczem z Górnikiem Łęczna. Tymczasem sobotnie wyniki przychodzą. Zobaczymy, jak Lechia z Krakowią sobie poradziła. 2-0 z Krakowią wygrała. Piast wygrał ze Śląskiem 3-1, więc nie wyprzedzimy nikogo. Możemy po prostu nie stracić kontaktu z czołówką, jeżeli wygramy spotkanie z Łęczną. Dobra, na chwilę wam podniosłem intensywność treningu, a wy już marudzicie. Już, już, średnia, średnia. Ech. Nauczcie się grać w obronie, to nie będziecie musieli tak mocno trenować. Jest bardzo proste. Nie wiem, bardzo proste. Rzecz. Dalch nie zagrał u nas, kontuzjowany jest Poźniak i Javi Hernandez może nie zagrać w Łęcznej. I kwestia właśnie tego Tomasa Hagna. Ostatnio nie grał najlepiej, chyba 5 ostatnich spotkań, 6,64. Zagrał w Wallenborn 4 mecze. Nie grał najgorzej, a jak Kosznik? Jeden mecz zagrał w pierwszej lidze, w Ekstraklasie. Spróbujemy z Kosznikiem na lewej stronie obrony. Niech Rafał sobie zagra. I wystawimy Jorginho od pierwszej minuty. Angulo z Antchowiakiem na ławce rezerwowych. Wstawiłbym jeszcze Walsha zamiast Piątka, ale niech Łukasz zagra, zobaczymy. To doświadczenie w końcu musi zaprocentować. Maciek Wilusz nie jest jeszcze za bardzo w 96-68. Zaryzykujemy i zagramy też z Wiluszem na środku obrony obok Kopacza. Nie jest może do końca gotowy do gry, tak samo jak Kośnik i Piątek, ale przyda mu się ogranie. A tak jak powiedziałem, z Górnikiem, patrząc na typowania bookmacherów, powinniśmy wygrać bez większych problemów. Górnik w bramce Jankowski, dalej Kwesić, Bondarenko, Małachowski, Matej, Atosze, Dźwigała, Gardawski, Tomczyk, Piesio i Ubipalip. Bardzo ciekawa taktyka w ogóle. Okej. Okay. My w bramce Kuchta, dalej Kosznik, Wilusz, Kopacz, Czerwiński, Piątek, Mauro, Grendel, Plisga, Henen i Jorginho. Ubipalipa pokryjemy, Piesia potraktujemy pressingiem agresywniejszym. Pokażcie, na co wam z was stać, jesteśmy faworytami. Zacznijcie mecz tak samo jak z Krakowią, ale potem nie stracicie dwóch bramek. To byłby dobry plan na to spotkanie. Znowu gramy z kontrataku, zobaczymy znowu, jak to będzie. Z Krakowią może nie wyszło to najlepiej, najszczęśliwiej. Teraz Kuchta broni to dośrodkowanie z prawej strony Gardewskiego. Łęczna jest trochę słabszym zespołem niż Krakowia, moim zdaniem, patrząc na kadrę. No, więc tutaj może ofensywa być lepszym wyborem. Na razie zostańmy przy kontrataku i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie to wygląda tak, że 30 minut minęło i nic się nie dzieje. Teraz Kosznik odbiera piłkę na lewej stronie. Dawid Plisga, Grendel na wolne pole do Jorginho. Jorginho wchodzi w pole karne. Jorginho i jakimś sposobem Bondarenko zablokował jeszcze to uderzenie Angolczyka. Już w sumie się cieszyłem, że piłka wpadła przy słupku. Jeszcze Plisga z rzutu rożnego. Mauro, Henen powinien to rozegrać z Plisgą. Tak jest, Plisga w polu karnym. Plisga, Jankowski broni ten zaskakujący strzał. Jeszcze Jorginho i Kwesić. Josip Kwesić fauluje Angolczyka. Nie mamy rzut wolny na wysokości pola karnego. Plisga, Wilusz przegrał pojedynek główkowy. Jeszcze raz nasz ofensywny pomocnik do Grendela.
Łukasz Piątek, Jorginho stracił jednak piłkę, Czerwiński, Wilusz do Henena, Plisga, Grendel i koniec tej akcji. W drugiej połowie myślę, że przejdziemy na ofensywę, nawet teraz już możemy przejść na ofensywę. Powiedzmy, zagrajmy trochę bardziej bezpośrednio. Spokojnie im powiemy, że wciąż jeszcze mogą wygrać ten mecz i że potrafią grać lepiej niż do tej pory. Widzimy, spokojna rozmowa do nich nie dociera. Widziałem więcej bezpośrednich piłek i trochę bardziej ofensywnie podejdziemy do tej drugiej części. Zobaczymy, czy to na coś się zda. Grendel teraz ruszył zaraz po wznowieniu. Jorginho. I Atosze zabiera mu piłkę i miejmy nadzieję, że to jest koniec tego skrótu. Chociaż Kwesić teraz wyprowadza. No i koniec tego skrótu. Udało się nie stracić bramki na początku drugiej połowy. Widzimy 16 do 5 w strzałach, więc mamy małą dominację, ale jesteśmy nieskuteczni. 6 celnych tylko z tych 16. Teraz 6-6. Czyli dużo zablokowanych też strzałów musiało być. I Jorginho i Henen nie rozgrywają najlepszych spotkań. Ubi Pari prościł sobie po tudzie. Teraz Matej z autu. Dobrze, Mauro. Łukasz Piątek do Grendela. Erik Grendel do Davida Henena. Ten przegrał po jednej główkowej. Jeszcze Plisga zbiera tę piłkę i Jorginho na środku boiska. Fatalne to podanie było, zablokowane i... Czyżby Górnik Łęczna miał zamiar ruszyć? Mauro jednak zabrał tą futbolówkę na środku boiska. Henen. Grendel spokojnie. Henen rozegrał tę piłkę. Mauro. Za plecy do Henena. David Henen. Na lewo do Kosznika. Rafał Kosznik w pole karne. Jorginho jest 1-0. 70. minuta. Dobrze, że wystawiliśmy Jorginho. Siódmy gol w tym sezonie. Rafał Kosznik z pierwszą asystą. To jest jego dopiero drugi mecz, więc... Też jakby... Pokazuje, że to był dobry wybór postawić na niego na tej lewej stronie. Tutaj Henen znowu bardzo ładnie rozgrywa futbolówkę na lewą stronę. Kosznik dośrodkowuje płasko po ziemi. Jorginho nabiega prawą nogą. Umieszcza piłkę pod poprzeczką bramki Górnika. I zrobimy coś zmian. Walsha wprowadzimy za Grendela. I w sumie niech Hubert pojawi się na boisku nawet jak podgrywający na wsparciu. Jorginho będzie naszym lisem pola karnego. Widusz jest trochę bardziej zmęczony, ale miejmy nadzieję, że do końca tego spotkania wytrzyma. Prowadzenie 1 do 0 nie jest może najpewniejszym. Teraz Kopacz ładnie uprzedził Tomczyka. Mateusz Kuchta od bramki. Antkowiak zagrał tę piłkę do Jorginho. Tutaj świetnie Plisga. Miał dużo miejsca Jorginho, jednak nie znalazł go. Teraz Piątek, Walsh, Plisga. Znowu ładnie rozgrywamy piłkę pod polem karnym Górnika. Walsh, Antkowiak! No i widzimy, dlaczego trenuje wykańczanie akcji. Dobre 5 metrów obok bramki strzał naszego rezerwowego napastnika. No ale uda nam się prawdopodobnie dowieść to 1-0, chociaż teraz Piątek minął się z piłką. Na szczęście arbiter nie dał Górnikowi dokończyć tej akcji. Wygrywamy 1-0 w Zabrzu. Powiedzmy im, że skłammy, że to było solidne zwycięstwo. Znowu gol Jorginho, 70. minuta. Także Angolczyk znowu na liście strzelców. Kosznik z asystą. Nie będziemy odpowiadać na temat zawodników, na których nas nie stać. Bo oczywiście, że chcielibyśmy sprowadzić Davida Hennena na stałe do Zabrza, ale to jest niemożliwe. Olimpia Grudziądz wygrywa z Koroną Kielce 2 do 1. Więc jesteśmy po 15 kolejkach na miejscu piątym. 25 punktów. 5 punktów straty do liderującego Piasta. Także nie idzie nam najgorzej ten pierwszy sezon w Ekstraklasie. Dużo piłkarzy, którzy... Strzela z dużą siłą, bo taką siłę? Strzał z dystansu 9, siła 15.
Wiesz co? Spróbuj się nauczyć strzałów z dużą siłą. Może to jest sposób, żeby Hubert trafiał do siatki. Zamknij oczy i uderz najmocniej jak potrafisz. Zgrupowanie śródsezonowe. I teraz, czy chcemy jechać do Polski czy do Turcji? W Polsce będzie śnieg. Pojedźmy do Turcji. Wydamy trochę więcej pieniędzy, ale może uda się nam lepiej przygotować do następnej rundy. Wisła remisuje z Pogonią 1-1 na zakończenie 15 kolejki. Widzimy jak na razie słaby sezon Wisły Płock, Pogoni Śląska, Olimpia Grudziądz, która awansowała z nami, też broni się przed spadkiem. My mieliśmy na tyle dobry start, że mam nadzieję, że nie zepsujemy tego i spokojnie awansujemy do grupy mistrzowskiej. I wtedy może pomyślimy o europejskich pucharach. Na razie standardowo chcemy nie spaść z ligi, więc to jest nasz priorytet, kosznik w drużynie tygodnia, więc brawo dla Rafała. Teraz następny